Mamy tutaj cztery ułamki. Zastanówmy się razem, który z tych ułamków jest największy, który jest najmniejszy, a może są ułamki, które mają taką samą wartość? Mamy dwa sposoby na zrobienie tego zadania. Możemy zaznaczyć te ułamki na osi liczbowej, tak jak w poprzednim filmie, albo wybrać, korzystając z przedstawienia ułamków za pomocą części figury, tak jak w poprzednich filmach. Zatrzymaj wideo i odpowiedz, który ułamek jest największy, który najmniejszy, a które ułamki są sobie równe. W porządku, rozwiążmy to zadanie. Narysujmy oś liczbową. Tutaj zaznaczę 0, tu zaznaczę 1. Na początek spróbujmy znaleźć, gdzie na osi liczbowej powinien znajdować się ułamek 1 druga. Aby to zrobić, muszę podzielić odcinek pomiędzy 0 i 1 na dwie równe części. Na dwie równe części. 1 druga oznacza, że przechodzę jeden odcinek z dwóch równych. Zatem w tym miejscu będę miała ułamek 1 druga. Zaznaczmy kropeczką. 1 druga. Weźmy teraz 2 czwarte. Aby zaznaczyć ten ułamek, na osi muszę mieć 4 równe części pomiędzy 0 a 1. Zatem podzielmy jeszcze te istniejące części na kolejne 2. Mam już 4 równe części. 1, 2, 3, 4. I gdzie powinnam zaznaczyć ułamek 2 czwarte? 1, 2. Dwie części z 4, zatem ułamek 2 czwarte będzie się znajdował w tym miejscu. Niespodzianko. Wygląda na to, że 2 czwarte to to samo, co 1 druga. Zapiszmy. 2 czwarte równa się 1 druga. Co z 4 ósme? Teraz dzielimy część między 0 a 1 na 8 równych części. Zatem te istniejące 4 jeszcze dzielimy na 2. Tu mamy 2, 4 części, 6 części, 8 części. 8 równych części. Odliczamy teraz 4 części. 1, 2, 3, 4. Niespodzianka. 4 ósme będzie też w tym miejscu, gdzie ułamek 2 czwarte i 1 druga. Zaznaczmy jeszcze 3 ósme. Mamy już podzielone część między 0 a 1 na 8 części. Odliczam 3. 1, 2, 3. Zatem 3 ósme znajdzie się w tym miejscu. 3 ósme. Wygląda na to, że 3 ósme jest mniejsze niż 4 ósme. Natomiast 4 ósme to jest to samo, co 1 druga i 2 czwarte. Zapiszmy tu jeszcze. Te 3 ułamki są równe sobie, a 3 ósme jest mniejsze od tych 3 ułamków. Zobaczmy, czy tak samo nam wyjdzie, jeśli rozważymy te ułamki na figurach. Pamiętasz, mówiłam na początku, że mamy dwa sposoby. Oś liczbowa to jest jeden z nich, a drugi to rozważenie ułamków na figurach. Przygotowałam już tu figury podzielone na odpowiednie części. Tutaj mamy jedną drugą. Podzieliłam ten prostokąt na dwie części i wybrałam jedną z nich. Tutaj podzieliłam prostokąt na cztery części, 1, 2, 3, 4. I wybrałam dwie z nich. Ten prostokąt podzieliłam na 8 części i wybrałam 4 z nich. Tutaj akurat rozdzieliłam te kawałki, żeby było ładnie, ale możesz je przecież poprzestawiać, na przykład wszystkie te 4 przenieść na tę stronę. Wtedy ta część będzie dokładnie taka sama jak tutaj i tutaj. Mieliśmy zatem rację, mówiąc, że 2 czwarte równa się 1 drugiej równa się 4 ósmym. Zobacz, jeszcze ostatni przykład. Jeśli podzielę ten prostokąt na 8 części i wezmę 3 z nich, to ma to sens, że 3 ósme to jest mniej niż 1 druga, niż 2 czwarte i 4 ósme. 3 ósme to najmniejsza liczba z tych wszystkich, a te 3 ułamki są sobie równe.